Zapiąłem kasku jak zwykle. Przedstawiłbyś nowego kolegę na filmiku, jak będziesz miał, że... To jest kolega Piotrek, który mieszka nieopodal nas i napisał do mnie kiedyś maila, że jest moim sąsiadem i tak żeśmy się poznali i umówiliśmy się, że kiedyś polecimy, a że dzisiaj lecimy na rozpoczęcie sezonu oficjalne do Krosna, to postanowiliśmy, że pojedziemy razem. Zrobiłem to na jednym wdechu. Lewa w boczek. Oj, zajęcali Alusy, jeszcze wczoraj były. O kurde. Od tygodnia stoi. Z pracy jak wracałem, no to mówiłem, że no jeszcze trochę Alusy pójdą. Lewa w bok? Dobra, zwolnię, żebyście mnie dogonili w końcu, bo ile można. Gonić za Ogary, gonić. Pewnie wam przykro jest, no ale co zrobię, no. Już dobra. Lewa w bok? No. O, jaka ile grupa. Ich tam stało. Lewa w bok? Gdzie to jest spotkanie? Na placu Zamkowym jakimś, tak? Na ulicy Szkolnej. Tak, no to ten trzeba wjechać, jak na PKS. O, teraz już jadę bokiem, nie jadę środkiem. Nie no, twoje podskakiwanie było urocze. Urocze, z tego powinny być memy. Tutaj? Same takie wielkie maszyny i ja moim ogarkiem. Boże, no ważna jest pasja, a nie... Widziałaś, jakie miała spodenki? Widziałam. Masakra. Też se masz takie kupić. Właśnie do mnie idą. Ale ich tam jest. No. Patrz. Tam powiem ci, że jesteśmy w połowie grupy. No. O, dron nad nami. No. Dzieciaki machają. Machamy dzieciaczkom. Machaj, Dzidek. Przygazuj. Ale czad! Jaka rewela! Daj mu! Przyjedzie i się nagrywa, nie za tym. Dobry. Ale producenci sprzęgieł będą mieli zejście po tej paradzie. Bo ja już czuję smród sprzęgieł, nie wiem jakby. No śmierdzi jak nie wiem. Znaczy śmierdzi, bo wszystkie silniki są przegrzane teraz, nie? No. Znaczy mi spada, 102 stopnie mam. A oni nie w tę stronę. Ale na moście fajnie wyglądają. No. Na moście jak przygazujesz fajne echo idzie. No. O, tutaj to pięknie. O, zepsuł jeden. Nic nie jedzie. Poddają. O Jezu, aż plama oleju. O kurde. O, znowu dron nad nami. No, A, bo to ta pani ogarnia drogę. Jak w ruchu ich tam jest. No i bardzo fajnie. To jest laska. To jest laska. Uważaj, z prawej. Widzę, że nerwowe chłopaki. No, oj bardzo nerwowe. Ja teraz coś się wydarzy. Co tu się odpierdala? O, tu ładne jeziorko jest. O, to będzie trzeba uważać na tym piaseczku. Spokojnie, jedziemy z taką prędkością, że możesz śmiało wyciągnąć nogi obie. Teraz gdzie by się tu ustawić? Myślę, że gdzieś dalej. O kurde. No. Ema. Tam trzeba by jakoś wjechać. O, patrz jaki ma kas dziewczyna na motocyklu przed nami, Darek. No. Już go gdzieś widziałem. Chyba w lusterku mi się śmignął. Darek, uważaj. No i tu mamy miejsce, chodź, albo te Hondy. Dobra. Takie śmieszki. Ale fajnie, bo mamy słońce za sobą teraz i tak aż przyjemnie. Ale mi wieje w ręce. No to dziwne, bo masz porządne rękawiczki. No tak, ale chyba podwiewa mi pod ręce, no nie w ręce w dłonie. No, no to tak powiedziałaś, no to ty się weź, określ się, no to weź, ty się. No bo ty nie rozumiesz nic, ale ty nic, ty źle tłumaczysz po prostu. Ty po prostu źle tłumaczysz. Nieprawda. Nieważne, proszę teraz mnie posłuchać, bo ja ci teraz coś mówię, tak się mogłabyś. Aż tak ci zimno? Zimno jest. No to mi kompletnie jest nie zimno. No ale masz kombinezon też taki. No. A ta kurtka moja to jest taka, wiesz... No taka jak ta moja. No nie, jest cieńsza. Tylko, że moja ma zamków pełno i przewiewa przez zamki zawsze. Rozpoczęcie i po rozpoczęciu sezonu. Czyli tak w sumie teraz dopiero pełnoprawnie jeździmy, bo rozpoczęliśmy sezon 2018. Ale trzeba powiedzieć, że pogoda dopisała, co? No to fakt, że było bardzo fajnie. Tak jak być powinno. Ale przynajmniej drona się udało przetestować. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Z latania dronem będzie dobrze. Będzie dobrze. Tylko, że mam niewiele baterii już, a nie chciało mi się już wyciągać z plecaka kabelka. Hej, baby. Hej, baby. Trochę faktycznie wieje. No, bardzo ładnie z jego strony, no co, no skuter to też dwa koła i też pasja, trzeba wszystkim podnosić rękę. Nie, no faktycznie, tylko zazwyczaj nawet podnosi rękę, to oni olewają. Ja wszystko rozumiem, że... Ale mnie pizgło coś wielkiego. To, jak i to było duże, to się odbiło od twojego kasku i poleciało z ciebie. Nie kasku, tylko od klatki piersiowej. Aha, no to tego nie widziałam, tylko słyszałam takie uderzenie. To chyba jaki bong był. Albo inny siursyń. A bolało cię? Nie. Szkoda. Trafiło mi prosto w protektor, wiesz? A, papier. Dzięki, dzięki. Mam focha na ciebie teraz. To elo, jeszcze ci powiem. No to elo. Dobra, wystarczy tego dobrego.